raport Fundamenty przyszłości, jak będzie wyglądał rynek deweloperski, został stworzony na potrzeby najbliższych 5 lat. Jest to analiza strategiczna, foresight strategiczny, który ma służyć przy podejmowaniu decyzji różnym grupom interesariuszy. On jest stworzony dla członków naszego Polskiego Związku Firm Deweloperskich, dla wszystkich naszych wykonawców i partnerów, ale też jest stworzony z myślą o władzach samorządowych i o władzach państwowych, które sięgając do tego raportu mogą z różnych perspektyw przyjrzeć się i przeanalizować, czy wyniki tego raportu, trendy, które są tam omawiane, dotyczą też ich działań. Raport nie służy jednym rozwiązaniem. Jak raport foresightowy posiada 3 scenariusze. Natomiast te 3 scenariusze w jednym zakresie się powtarzają. Na końcu z każdego z tych scenariuszy słyszymy, że luka mieszkaniowa w Polsce przy obecnych zagrożeniach i trendach się powiększy. Wskazujemy w tym raporcie na to, że potrzebny jest program, który mógłby rozwiązać sprawy finansowania, szczególnie klientów deweloperskich. Czyli mówimy o programie rządowym, który mógłby umożliwić zwiększenie siły nabywczej dla klientów i jednocześnie dałby szansę, żeby kontynuować już nie w takiej ilości, ale w znaczącej ilości te budowy, które do tej pory rynek deweloperski dostarczał. Czyli żeby ta podaż totalnie nam nie spadła. Cykl realizacji projektu deweloperskiego jest 3-letni i to jest taki kluczowy moment, gdzie ten raport uzmysławia nam, że decyzje dzisiaj podejmowane będą miały wpływ na nasz polski rynek nieruchomości w skali następnych 3 lat.